Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w trzecim, a zarazem ostatnim odcinku naszym Midrange Hunterem. Moi drodzy, mamy już 4 gwiazdki na 15 randze. Dzisiaj liczę na to, że uda nam się przy najlepszych wiatrach dojść do 13, ale tak to na 14 myślę, że powinniśmy wejść. Moi drodzy, dzisiaj mamy czwartek, nagrywam już na dzień jutrzejszy. Potem jeszcze czeka mnie nagrywanie aren. Zobaczymy, kim będziemy mogli grać. A teraz będziemy mieli walkę z Gul'danem. Z Gul'danem. Psowe i spuszczenie psów sobie zostawimy. Chociaż a sowa, czy ona będzie aż tak potrzebna? Chyba nie. Zostawimy sobie tylko spuszczenie psów, w razie gdyby to był jakiś zoolog. No i powiedzmy, że może być. Mamy nożownika na drugą turę i jego też sobie zagramy. Zagramy go sobie teraz w drugiej turze. Zagramy sobie zamrażającą pułapkę. Zobaczymy, co on zrobi. No, wilkor. Okej. Kurczę, drugi treser ogarów. Nie wygląda to najlepiej, ale możemy sobie zagrać spuszczenie psów. A tego psiaka się pozbędziemy. I atakujemy w twarz. Zagrałem go z prostego powodu. Chciałbym zrobić z niego taunta 3x3, a on musiał poświęcić 4 punkty many, żeby zagrać zwykłe pająki. Więc teraz mamy całkiem fajną przewagę. I w kolejnej turze myślę, że dorzucimy jeszcze kolejnego buffa temu ogarowi. Chyba że on zagra Doomguarda. No nie. Mamy sowę. Mamy sowy i on decyduje się na zabicie naszego tresera ogarów. Ale tutaj zagramy sobie w ten sposób. Zabijemy sowę i on znów będzie musiał poświęcić cały stół na zabicie naszych kreatur. No, ochydziarz jest troszeczkę problematyczny. Chociaż jeśli dojdzie nam elek. Nie, elek nam nie dojdzie. Ale lew bujnogrzywy jest całkiem fajną opcją. No, on prawdopodobnie zabije mi tego grobowego pająka ochydziarzem. I dorzuci płomiennego chochlika. No nie fajnie. Spuszczenie psów numer 2. O! To ciekawe. Wydawało mi się, że nie mam tutaj znaku łowcy. Ale mogłem się mylić. Tego sobie zabijemy. A on niech się rozbija o mojego taunta. Prawdopodobnie poświęci te wędrowca pustki i płomiennego chochlika.
albo samego wędrowca. Ła. O, spuszczenie psów teraz byłoby całkiem mile widziane. Nie mogę tego zrobić. Ale jak nie ma spuszczenia psów, to lew też jest całkiem niezłą opcją. Ile on ma punktów ataku? 8, 10. Tu mamy 14, więc mamy całkiem stabilną sytuację. Tym bardziej, że on będzie musiał coś zrobić z tym lwem, bo w innym wypadku po prostu go zabije w kolejnej turze. Więc musi mieć to na uwadze. No chyba, że teraz użyje Antique Hillbota i się uleczy za 16 punktów zdrowia, no to by mnie troszeczkę udupiło. Ale mam nadzieję, że tak się nie stanie. Że tak się nie stanie. Nadmiar mocy. Okej. No. Te dwa okrzyki trochę bolą, bo on dostaje kartę za darmo. Płomienna pułapka. Płomienna pułapka byłaby teraz bardzo fajną opcją. No, niestety nie mamy takowej, więc Doktor Boom, Hero Power i do przodu. No, ma już 9 punktów zdrowia. Z naszym Hero Power ma 7. Z bronią ma 4. No ale te bomby całkiem fajnie mu poczyściły ten stół. A spuszczenie psów albo płomienna ognista pułapka. Czy z tym go zabijamy? No nie. Z tym go nie zabijamy, ale on może zabić nas chyba. Mamy 10, 6, 5, 3 punkty zdrowia. Trochę mało. Weźmiemy sobie Orli Róg. I zagramy w ten sposób. No i teraz wóz albo przewóz, tak? Albo on nas zabija. No, niestety. Bo to były 4 punkty zdrowia. No, ze strażnikiem zagłady, dobra. No, nie wyszło, niestety nie wyszło. Niestety, ale nasz Zulok nas zajechał po prostu. Także cały czas na tej 15 randze tkwimy, no. Ale już 69 wygranych Hunterem jest. A w przyszłym tygodniu zobaczymy. Zastanawiam się nad Rogue'iem, nad talią Rogue'a. Opartą na tych wydobytych raptorach, które przejmują agonię. No, ale zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, tres rogarów i załogowy szatkownik. Wek. Zobaczymy, co nam jeszcze dojdzie. Spuszczenie psów, szalony naukowiec. No, może być. No dobra. Mam nadzieję, że nic nie zagra. Niestety, ale nie wyszło. Mam nadzieję, że tutaj jakoś nie dopakuję tej kreatury.
No nie. Okej. Nożownika zdecydowanie się pozbędziemy. Dorzucimy sobie pająki, bo on może się skusić na zabicie ich. A wtedy sam poświęci tego baśniowego smoka. No niestety, ale nie możesz uleczyć baśniowego smoka, więc... Aha. No niech leczy i tak. Kurczę, martwię się. Rzucimy zamrażającą pułapkę z prostego względu. Jeśli on teraz rzuci na nią wybrańca Velena, to cofniemy mu tą kreaturę i tego buffa nie dostanie. No, smokowiec zmierzchu. Idealny na znak łowcy. A, czy ja chcę rozbijać te pająki? Nie. Pająków nie chcę rozbijać. Może tutaj nożykiem trafimy. Bardzo dobrze. Atakujemy w twarz. Hero Power. I niech gra. A, musimy pamiętać, że on ma gorliwą kapłankę za 3 punkty many. I smoka za 5. No dobra. Ochydziasz, bardzo fajnie. No dobra, zaryzykujmy. I tutaj jeden nożyk, no. Dzięki. Szalonego naukowca sobie poświęcimy. On teraz holinowy nie może zagrać ze względu na ochydziarza. No i stół mamy w całkiem dobrym stanie. Uła! Uła! Takie komba tutaj. Jego się pozbędziemy, dorzucimy doktora Booma. I teraz modlimy się, żeby nie miał bomby światła. Jeśli będzie miał bombę światła, no to będzie dość problematyczne, ale na szczęście rzuca plugawiciela. Znaczy no nie takie na szczęście, bo zabija nam dość mocną kreaturę i dorzuca słowo cienia śmierć. Więc nie za ciekawie. Umieść na polu bitwy po jednym stronniku o koszcie 1. Kacz sieć jest lepszy. Dobra, tutaj zobaczymy, czy bomba zabije. No nie. O, serio. Wolałbym, żeby ta bomba jakoś zabiła. Nie mogę tego zrobić. Pułapki na razie nie wrzucamy. Okej. Okay. On stwierdził, że to jest wybuchowa pułapka, dlatego nie dostawiał kolejnej kreatury. I to był w sumie błąd z jego strony. A taka sytuacja jest całkiem dobra. Zobaczymy jeszcze, co dostaniemy z grobowego pająka. No, przyznam, że król Kruszor jest
dość kuszącą opcją. A... O, dostaliśmy jeszcze pustynnego wielbłąda. Tylko czy ja chcę rzucać... No, rzućmy to spuszczenie psów. Pozbędziemy się Taunta. Pozbędziemy się gorliwej kapłanki. Ładnie wyczyścimy stół. I cały czas atak. Jeśli nie pozbędzie się w większości naszych kreatur, to w kolejnej turze zginie od grobowego pająka i króla kruszora. A no to go jakoś wielce nie ratuje. Ma 13 punktów zdrowia. No, niestety, ale ginie. Raczej mi to się tam osobiście podoba, ale jemu raczej nie. Dobre zagranie. W sumie podczas grania tą talią już drugi raz król kruszor nam wygrywa grę. I już drugi raz ten król kruszor dochodzi nam z grobowego pająka, więc value z tej karty jest bardzo wysokie moim zdaniem. A zobaczmy, ile już. O, 16 minut. Myślę, że dwie gry uda nam się zrobić tą talią. No, plusem właśnie grania Hunterem jest to, że te walki są stosunkowo szybkie. I parę tych walk można sobie rozegrać. Paladyn. Kurczę, z Paladynem? Z Paladynem może być ciężko. Dobra, spuszczenie psów też sobie zostawimy. Mamy jakąś kreaturkę na pierwszą turę. Mamy trendowatego gnoma. Dobra. Teraz sobie skipniemy. To jest chyba sekret Paladyn. A z sekret Paladynem jest problem. Okej. Mamy doktora Booma. On będzie chciał go zabić tym ekranowym minibotem, co nam jest na rękę, bo jeśli to rzuci kolejną, kurde. Może Taunt? No, Taunta nie ma. Okej. Okay. Ale teraz ta tura będzie bardzo istotna, w zależności od tego, co on zrobi. Czy bronią zabije nam tego Leoka, czy zacznie się tradeować. Trade. Jednak trade. Ale my możemy teraz zagrać coina. Dorzucimy nożownika i zobaczymy, co polecą te nożyki. Dobry początek. No i mi się to bardzo podoba. Tutaj poświęcimy sobie większość tych ogarów, ponieważ on może mieć tam konsekrację, chociaż na sekret Paladynie aż tak często ona nie występuje, ale lepiej wyczyścić cały stół, a ten znak łowcy sobie zostawić na później.
O właśnie, konsekracja, tak jak mówiłem. Jako, że walczymy tutaj z paladynem, na bieżąco lepiej czyścić mu ten stół i nic tutaj nie zostawiać. W kolejnej turze grobowy pająk, hero power. No jeszcze w zależności od tego, co on tutaj dogra. To bardzo boli zdecydowanie. Mam nadzieję, że nie dogra już nic za jeden many. No jednak. Jednak dograł. No, spróbujmy jeszcze raz. No, mi się to podoba. Tego zabijamy. I niech gra. Jeśli teraz rzuci tajemniczego pretendenta. No nie. Tajemniczego pretendenta nie ma, ale jest majtek. No i ten majtek, no, jest bardzo upierdliwy, bo zabija naszego nożownika. A. No i to jest problem. To jest spory problem. Zagramy sobie doktora Booma i niech on się bawi. Ale on moim zdaniem powinien atakować w twarz. Wow. Ciekawe rozwiązanie. No, ale to jest to, co mówiłem, tak? On powinien atakować w twarz, bo ten wyścig, jeśli chodzi o obrażenia, on bardzo ładnie może wygrać. Zobaczymy, co nam dojdzie. Może ta kreatura, która zadaje... po jednym punkcie obrażeń na cały stół. A tego się pozbędziemy. Tego również się pozbędziemy. I nawet możemy się pozbyć tej broni. Mam nadzieję, że nie ma kwatermistrza. Kurde, szalony. A szkoda, że my nie mamy żadnego leczenia. Ale może wejdzie taunt. No jest taunt. Jest taunt. I to całkiem spory. Tu poświęcamy wszystkie kreatury. No ale on może nas zabić, nie wiem, konsekracją zwykłą, tak? Więc to jest... albo młotem gniewu. No niestety, nie udało się. Nie udało nam się wygrać. Ale no, całkiem fajna talia ze strony tego paladyna. Dobrze, moi drodzy. Jest 24 minuty. Myślę, że sobie w tym miejscu zakończymy. A jeśli wam się podobało, pokażę wam jeszcze raz tą talię. Jeszcze raz pokażę wam tą talię. To jest, tak jak mówiłem, no midrange hunter, taka kontrola, powiedzmy. A są tutaj znaki łowcy, są tutaj zamrażające oraz niedźwiedzie pułapki.
miesiąc, półtora temu wrzucałem tą talię bez tych grobowych pająków i bez właśnie niedźwiedzich pułapek i sir płetwina. A szczerze powiedziawszy, tamtą talią troszeczkę lepiej mi się grało. A tamtą talią trochę lepiej mi się grało, chociaż przyznaję, grobowy pająk naprawdę świetną robotę tutaj robi, bo bestie, które od niego otrzymujemy, są potężne i wielokrotnie dzięki nim wygrywamy, tak? Przykładowo dwa razy Król Kruszor nam wygrał grę, którego otrzymaliśmy z grobowego pająka. A jeśli chodzi o resztę kart, no, jeśli we wczesnych częściach gry przejmiemy sporą inicjatywę, to z reguły to wygrywamy już, tak? Bo potem przeciwnicy nie mają już co robić ze zbufowanymi bestiami przez Tresera Ogarów, albo właśnie z lwami bądź doktorem Boomem, tak? Talia sama w sobie całkiem fajna, mi się no wcześniejszą wersją lepiej gra, ale ta też jest dobra. Możecie oczywiście kombinować, tutaj jakieś zamienniki wrzucać i spokojnie sobie grać. Dobrze, moi drodzy, z mojej strony to wszystko. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, zobaczcie również moje inne filmy na kanale. Ja natomiast żegnam się z wami, no i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć!